Witam kolejny odcinek Cross. Twojego pracownika wzrasta. W twojej karczmie jest za mało jedzenia, by wszystkich wykarmić. Crossroads Inn. Za mało jedzenia. W ogóle nie mam. nie mam karty wypełnionej. I dlatego może ludzie. Specjalnie nie mogli zamawiać napitków. Okej. Alkohol. A tu może wodę? Okej. Czego nie ma? Prosty kocioł. Brakuje nam... Przede wszystkim chyba brakuje mi kucharza. Mam dwie panny sprzątające, z czego jedną dość często pijaną. Żyję, by służyć. Żyjesz, by służyć. A jakby cię zwolnić? Priorytet sprzątania, detale. To życie okazało się nie być jednak takie złe. Dobra. Pochwalam cię. Ładnie posprzątane, tylko nie mam kucharza. Pracownicy... Aha, nie, może chciałbym zatrudnić. Tu się da. Zatrudni. Pomocnicę już mam. Kucharz. Kucharz. Anafen. Okej, może odwrotnie. Bo odznaczamy całą resztę. Parzygnat, parzygnat i parzygnat. No to może... A co ten taki cimny? Weźmiemy Delwyna. Okej. Teraz jeszcze... kelner? Właściwie odwrotnie. Nie, odwrotnie muszę to zrobić. Dobra. Kelnerzy. A! Czyli mam już jednego kelnera. A nie, zatrudni. Kelner. Anafen. Ha! Czyli wychodzi na to, że służki również mogą kelnerzyć. Okej. Teraz jeszcze co bym potrzebował? Pokój sypialny. Ciekawie gdzie, bo nie umiem postawić piętra. Zrobiłem schody. Rozumiem. No ale dobra. Okno usług. Nie. Dziennik. Mapa świata. Gdzieś tu była karta dań. O, tu jest. Menu, nie karta dań. Dodaj do menu. Kubek cydru. Czy ja mam wpływ na cenę? Nie bardzo. Okej. Kufel lagera. Okej. Owsianka. Nie mam fas, ale a zaraz. Zupa chlebowa. Nie mam chleba. Jajka sadzone, pieczywo czosnkowe. O! Okej. Kubek wina stołowego. Mam. Okej. Spróbujmy teraz otworzyć naszą karczemkę. Dlaczego tu? Dlaczego tu?
się wyświetla, że czegoś nie mam. Drzewo opałowe. A, zamówiłem go za mało. Handluj. Okej. A tu też jedzie do mnie? A tu też zamawiałem. Tu za 15, czyli tańsze. Co ja narobiłem? Nie. 13, a tu? Ajejej, to ja opałowego drewna potrzebuję, a wiozą mi zwykłe. No tak, to poproszę. Za 71. Dobra, niech będzie. No, przejdźmy do karczmy. Spróbujmy ją otworzyć, no bo... Coś przypaliłem? Nie, kolego, nic nie przypaliłem. O, pieseł. O, pieseł. No, ludzie idą. Idą ludzie. Zobaczmy, jak będzie to wyglądało. Co to oznacza to coś? Nie jestem za stary na to wszystko, ale jestem blisko. No nie, kolego. A, łóżka wolne. Nie, nie mamy wolnych łóżek. Bo w ogóle nie mamy łóżek. Nie bardzo wiem, gdzie miałbym je zbudować. A może można osobno jakoś? Albo pomyślmy, jak zbudować pięterko. Aha, coś dostałem. Nagrody. 500 guldenów, proszę. Przygotuj menu, losowy przepis. Nie wiem jaki, ale... Pić. Jakieś ekonomia. Jakaś ekonomia? Przychody 533. Nice. Czyli jakiś profit osiągnąłem. Dobra. Przydałaby się... No, nie będę budował teraz, kiedy... O, priorytet. 33 guldeny mi tu mignęły. 13 to chyba jakaś sława moja taka, tak? Zrobiłem coś... Ty zrobiłeś... Wszystko posprzątam. Smaczne zrobiłeś, skoro tak twierdzisz. Ja jestem zdania, że należy chwalić pracowników. Gotuję. Ej, gościu, jesteś niegrzeczny. Gdzieś tu mamy jakieś stany magazynowe. O, sporo tego mamy. 8 misek. I tylko 5 kufelków. A, to kubki mamy brudne. To czemu nikt ich nie myje? Ja przepraszam bardzo.
I nie wiem, czy mamy jakieś tu godziny otwarcia. Ej, piesełku. Któraś tu jest w ogóle jakaś godzina? Pora dnia. No to widzę tylko jaka. To, że ciemno. To okej. A, ktoś myje naczynia, okej, okay, dlatego mi ubywało brudnych, a, tak, przybywało czystych. Okej. Okay. Kocioł już również mamy. I okazuje się, że nie popełniłem aż takiego błędu, budując większą kuchnię z miejscem na magazyn, bo jak widać w kuchni również produkty są magazynowane. A co? Coś tu leciało w... Okej. Dobrze. Czy będziemy budować teraz? Chciałem jakiś pokój. Hotelowy. Pokój gościnny. Prywatny pokój. No, pokój gościnny. Jakoś nie wiem. Jakaś pomoc tu by się przydała. No, nie przeszedłem tego tutorialu na tyle. Dach, schody. Gra jest polskiej produkcji, ale jak widać spolszczenie było odwrotne, czyli najpierw powstała jakaś tam angielska wersja, a dopiero potem nasza. Ściany, podłoga. Jest tu gdzieś opcja w górę. No skoro można budować schody, dach. A to co? Aha. Czerwone. No spróbujmy. No. Ha. Nie. To nie w tym rzecz. Cóż, trzeba będzie troszkę chyba poczytać, jak to się robi. Ale póki co, to my sobie tutaj zburzymy schody. Schody chyba się... Tak. Schody. Usuń. Okej. Tu sobie usuniemy. Nie wiem, czy można. Można. Okej. Tu niestety te kamienie mi przeszkadzają, ale nie szkodzi. Buduj. Hotelowe. Pokój gościnny. Tu się nie da, ale tu się da. Okej, okay, teraz zbudujmy, wstawmy drzwi, bo trochę będzie słabo z wejściem. Proszę bardzo, drzwi, no przydałyby się również chyba okna, bo im ciemniej, tym przyjemniej, twierdzą niektórzy, ale chyba nie aż tak. Tu zrobimy taki wykusz z oknami. Okej, okay, teraz wyposażenie. Pokój sypialny.
Zwykłe łóżko i niezwykłe łóżko, tak? Łóżko wedety. Well. Prostsze jakieś łóżko by się przydało. Klasyczne łóżko. I innych opcji nie ma. A czy to jest to, co ja myślę, że to jest? Tu jest okno, więc nie bardzo. Chcielibyśmy tu wychodek. Ale... tryb budowy. Zaplecze. Łaźnia. Proszę. Łaźnia. Do łaźni będą tylko drzwiczki. Okien raczej, żeby nie było zgorszenia, nie będziemy robili. W łaźni postawimy tanią wanienkę. Proszę bardzo. I biedny tron. Chyba, że mamy bogaty tron. Ekskluzywny tron. 800. O, drogi. Biedny tron będzie musiał wystarczyć. Okej. Co tu jeszcze można umieścić z ciekawych rzeczy? No. W czasie pandemii do mycia rączek. Proszę bardzo. A jeszcze jakaś lampa by się przydała. Well. Może jakaś taka pochodnia przyścienna czy coś takiego. Podstawowa półka, ale... Ach, nie przesadzajmy z tymi dekoracjami w końcu. Okej. Teraz tutaj jakieś łóżeczka. Okej. Wszystko dobrze, pięknie. A co to jest? Aha, to biurko. No, biurko nie jest potrzebne. Łóżko. Ja wiem, że to nie jest dobry pomysł. Zaraz koło hałaśliwej kuchni. Ale co, mnie to... Proszę bardzo, mamy trzy łóżka. Gdyby ktoś chciał zdrzemnąć, to jeszcze nie teraz, bo nie jest zbudowany. Ktoś idzie budować? Pani idzie budować? Niemożliwe. A jednak. Wow. Jakże szybkoż się zbudowało. Chyba brakuje mi ludzi. Karaluchy 500 guldenów, proszę bardzo. O! Miałem chyba więcej. Aha, no tak, to budowa pochłonęła. No cóż. Jeden zmywa. Poziom twojego pracownika wzrasta. Goście nie mają z czego pić. Goście nie mają z czego pić. No, to trzeba wybrać się na zakupy. Mapa. Zaraz braknie mi kasy.
handlarz. Kupmy talerze. I kubki, ale kubków może więcej, a talerzy nie kupiłem, tylko zaznaczyłem. Wino owocowe, bo kupiłem zwykłe, no to może też. Ze dwie beczki. Może trochę drobiu, ale nie wiem, czy będzie umiał to ugotować. Ok. Trzeba by dodać wino owocowe do mojego menu. Pokoje. Okej, okay. Ale co, że nie rozumiem trochę, co wytłukły się wszystkie? Sprawdźmy. No jest 6 kubków, 5, 6. Tu czego brakuje znowu? O, napraw. Ktoś zepsuł. Wyczyść? Co chciałem jeszcze? Dodać wino owocowe do menu. Wino owocowe. Hej! A może jak przybędzie? A nie, jest już. Potwierdź. Nie ma go jeszcze, ale będzie. Ja chcę twoje pieniądze. Przydałby się jakiś pokój odpoczynku dla służby, bo jest coś takiego. Wiem, że jest. Zaplecze. Pokój pracowników. Czy my możemy budować osobno? Możemy. W pewnym sensie. Okej. Szanowni pracownicy. Drzwiczki. Okej. Cóż oni by chcieli mieć, ci pracownicy? Może łóżka, no to ja nie wiem, czy oni tu będą spać, czy jakieś tańsze łóżka by się przydały. Okej. Z łazienki możecie korzystać, z łazienki dla gości, nie zależy mi. Obiekty zewnętrzne, co jeszcze można tu zbudować takiego, żeby... A co to jest? Koło odwozu. Chyba nie potrzebuję. Okej. Muzyka się zmieniła. Cóż tu nam przywieziono? Wino owocowe już mamy. Okej. Kubki mamy. Czy mamy wolne łóżka? Człowieku. Już nie. Nie masz wystarczająco kubków. Goście nie mają z czego pić. No to przynieście, leżą tutaj. Leniwi. Guldeny wpływają, ale to... To najważniejsze, bo goście nie mają z czego pić. No nie wiem, nie chcę też zatrudniać za dużo, ale chyba jeszcze jednego kelnera sobie zatrudnię. Widzisz, pora na przerwę, czyli bez łóżka. On sobie nie zrobi przerwy i umrze.
Okej, okej. Ludzie. Nie mam za dużo ludzi generalnie. Czworo. Delwyn ma pierwszy poziom tylko. Ale dobra, zatrudnijmy kelnera. Strażnika? Nie, jeszcze mi są niepotrzebni. Kucharz. Hochsztapler. Po co mi Hochsztapler jest? I została mi tylko Afanen na trzecim poziomie. Chorowita. A, kocha pracować. Lubię, lubię. Afanen, już cię lubię. Zapraszamy w nasze szeregi. Dlaczego ta wanna ciągle jest? Parawanu nie ma! Okej! Przez to nie chciała działać. A to ci dopiero. Parawan. To są jakieś szafy. Nie, parawany. Taki zwykły, najtańszy. Proszę, macie parawan. I proszę tu ładnie płacić za używanie wanny. Czego tu znowu brakuje? A, zepsute jest. Czy ktokolwiek tu pracuje? No bezczelni jesteście. Wszyscy tu pracują, łącznie ze mną. No jak widać, troszkę bardziej działa moja knajpa, tylko że... Tylko że pieniędzy mi troszkę ubywa. Gdzie moje liczydełko? Wydatki, przychody, no na razie jest lepiej niż... Pracownicy? Ale nudne pomieszczenie. Kto? Kto śmiał? Gdzie jesteś, Walter? I coś tu się zrobiło. Jakieś powiadomienie. O, 500 gości. Czyli jakieś nagrody powinienem tu dostać. Wzrost sławy. Twoja renoma wzrasta. No cieszy mnie to bardzo. Czy... Okej, no trochę trudno jest rozbudowywać, jak te wszystkie kamienie tu leżą. W jaki sposób miałbym je usunąć? Chciałbym wiedzieć, bo przydałoby się, żeby ich tu nie było. Tak się nie da i tak też się nie da. Nie można usunąć. Estetykę. Który obiekt podnosi? Dobra, myślę, że w tym odcinku udało mi się troszeczkę więcej niż w poprzednim. A że nie wspomnę o tym, że jednak widzę tu duży potencjał na to, żeby moją knajpę doprowadzać do stanu takiego, który byłby bardziej satysfakcjonujący, a jednocześnie dzielić się tym. Nie masz wystarczająco talerzy. Goście nie mają z czego jeść. Aj! Dobra, dokonam zakupu talerzy. Zobaczmy, gdzie są tańsze talerze. Za 95...
Redbury Mansion za 97, czyli droższy. Tu się nie da kupować. Crossroads, tu się nie da kupować. Dotrol, a może by się dało kupować tylko? Nie masz wpływów w tym mieście, ale jak miałbym te wpływy zdobywać? Oj. Okej, dobra, tu były tańsze talerze, kupujemy po prostu. Talerze. W twojej karczmie jest za mało jedzenia, by wszystkich wykarmić. Okej. Jedzenia. Chleb, cebula, cebula zawsze. Chleba też trochę, czosnek. No i co jeszcze mamy w menu? Mhm. Picia chyba wystarczy, ale zamówię już, niech to za jednym transportem jedzie. Okej. Uuu, czemu? Karczmie jest za mało jedzenia, by wszystkich wykarmić. Już jedzie jedzenie, nie... Nie krzycz na mnie. Dobra, bo ja tak kończę i skończyć nie mogę. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do oglądania następnych odcinków, a na pewno będą. Do zobaczenia.